Większość systemów informatycznych posiada różne rodzaje kont użytkowników. Mamy więc administratorów, redaktorów czy też subskrybentów. Każdy z nich posiada dostęp do różnych miejsc i funkcjonalności. Naszym zadaniem jako pentesterów jest sprawdzenie, czy wszystko działa jak należy. Nie chcemy bowiem dopuścić do sytuacji, kiedy to zwykły użytkownik może zmienić hasło dowolnej osoby. Oczywiście można testować to manualnie, czyli logować się na każde konto z osobna i sprawdzać jakie funkcje działają, a jakie nie. Dziś pokażę jak można to zrobić prościej i szybciej, wykorzystując auto repeater z pakietu burp. Najpierw musimy zainstalować narzędzie. Standardowo można to zrobić bezpośrednio z poziomu burpa, wykorzystując zakładkę Extender Store. Tylko że wersje, które się tutaj znajdują, zazwyczaj nie są najnowszymi, które możemy dostać. Dlatego też wykorzystamy alternatywną opcję instalacji. Ściągamy odpowiedni plik JAR z repozytorium. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Teraz w zakładce Extender wybieramy przycisk Add. Wskazujemy na miejsce, w którym znajduje się nasz nowo ściągnięty plik. Jeżeli wszystko zadziałało, powinniśmy zobaczyć nową zakładkę Pitera. Ja zademonstruję możliwości tego rozszerzenia na przykładzie WordPressa. W tym celu loguję się do bloga jako administrator i tworzę dwa nowe konta użytkownika. Jedno z uprawnieniami subskrybenta, drugie natomiast z rolą redaktora. Teraz musimy zastanowić się jak WordPress sprawdza jaki obecnie użytkownik jest zalogowany. Jak większość witryn wykorzystuje do tego celu ciasteczka, a właściwie dwa ciasteczka. Jedno WordPress Podkreślenie i losowy ciąg znaków oraz drugie WordPress Logged in. Tak naprawdę nie jest to losowy ciąg znaków, a HMD5 nazwy domeny, na której zainstalowany jest system. To właśnie na podstawie wartości tego ciasteczka system wie, kto go obecnie używa. Najlepiej rozpatrzyć to na przykładzie. Bulb posiada wbudowany moduł Comparer. Pozwala on na porównywanie dwóch żądań i wskazywania różnic między nimi. Dzięki temu, jak na dłoni, widać, czym różnią się dwa żądania między sobą. Wybieram więc z historii żądań to, w którym to jestem zalogowany jako administrator. Następnie klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję Send to Comparer Request. Teraz tworzę nowe okno i kognito w przeglądarce, tak aby wyczyścić wszystkie ciasteczka. Brak ciasteczek sprawia, że WordPress myśli, że nie jesteśmy już zalogowani. Loguję się więc ponownie jako redaktor, wykorzystując wcześniej stworzone konto użytkownika. Ponownie w zakładce History znajduję moje żądanie, tym razem to gdzie jestem zalogowany jako redaktor i ponownie przesyłam je do modułu Comparer. Teraz możemy je ze sobą porównać. W ciasteczkach najpierw znajduje się nazwa użytkownika, potem znak procent i dalsza zaszyfrowana część. Żeby więc wykonać jakieś żądanie jako redaktor, a nie administrator, musielibyśmy w każdym z żądań zmienić wartość ciasteczka. Oczywiście można to robić ręcznie przy pomocy modułu Repeater, ale na dłuższą metę nie ma to sensu. I tu do gry wchodzi autor i Peter. Działa on na zasadzie mechanizmu znajdź zamień, który znajduje się w edytorach tekstu. Jeżeli ustalony przez nas ciąg znaków znajduje się w jakimkolwiek żądaniu przesłanym do burpa, narzędzie automatycznie podmieni jego zawartość i wykona żądanie do serwera ponownie, tylko że tym razem ze zmienionymi wartościami. W taki oto sposób możemy w locie podmieniać wartości naszych ciasteczek. Rzeczy, które będziemy podmieniać, można grupować w zakładkach. A w naszym przykładzie będziemy więc mieli dwie zakładki: jedną dla konta redaktora i drugą dla konta subskrybenta. Dostępne są także dwie opcje: base replacements oraz replacements. Czym się one różnią między sobą? Replacements dla każdego znalezionego i zamienionego ciągu znaków wykonuje osobne żądanie do serwera. Jeżeli więc mamy dwie rzeczy do zamiany, wykonane zostaną dwa żądania. Base Replacements natomiast łączy wszystkie zmiany ze sobą i wykonuje je jako jedno żądanie, niezależnie od ilości zmian, jakie zostały wykonane. I to właśnie tą opcję wykorzystamy w naszym przykładzie. Musimy bowiem zamienić dwa ciasteczka: WordPress Logged In oraz WordPress. Gdybyśmy używali trybu Replacements, Burb wysłałby dwa żądania: pierwsze z podmienionym jedynie pierwszym ciasteczkiem i drugie z podmienionym jedynie drugim ciasteczkiem. Jako typ, wybieramy match cookie Name Replace Value. Poszukuje ona ciasteczka o podanej nazwie i zamienia jedynie jego wartość. W polu match wklejamy pierwszą nazwę ciasteczka, które będziemy podmieniać. W polu replace wklejamy wartość ciasteczka dla użytkownika redaktor. Analogicznie postępujemy z drugim ciasteczkiem, zmieniając tylko jego nazwę. I zasadniczo to już wszystko. W celu przyspieszenia działania całego mechanizmu można jeszcze określić dodatkowe warunki, kiedy podmiana ma mieć miejsce. W naszym testowym przypadku nie musimy tego robić. Ryzyko, że w jakiejkolwiek innej stronie wystąpi ciasteczko takiej nazwie, jest praktycznie zerowe. Teraz analogicznie powtarzamy całą naszą pracę, tym razem z kątem subskrybenta. Pamiętajmy, aby po skopiowaniu wartości ciasteczka z okna incognito nie wylogowywać się. Wtedy bowiem ciasteczko przestanie być ważne i całość nie będzie działała. Można już przeglądać stronę, będąc zalogowanym jako administrator. Każde żądanie zostanie wysłane ponownie, tym razem ze zmienionymi ciasteczkami. Nowe wysłane żądania widoczne są w stosownej tabeli okna Auto Różnice pomiędzy oryginalnym i zmienionym żądaniem można porównać przy użyciu zakładki DIV. Dzięki temu od razu wiadomo, czy narzędzie jest skonfigurowane prawidłowo. No dobrze, ale jak stwierdzić, że gdzieś na stronie znajduje się błąd? Musielibyśmy przejrzeć każde z automatycznie przesłanych żądań. WordPress, gdy użytkownik nie posiada uprawnień do wykonywania danej czynności, wyświetla odpowiedni komunikat. Jeżeli to on znajduje się w odpowiedzi, wiemy, że wszystko działa prawidłowo. Ale jeżeli zamiast niego znajduje się odpowiedź, wtedy warto się zastanowić, czy dany użytkownik powinien mieć możliwość wykonywania konkretnej akcji. Ale jak stwierdzić, które żądania są interesujące, a które nie? Jednym ze sposobów jest wartość kolumny response length. Jeżeli jest ona względnie mała, to najprawdopodobniej będzie to treść błędu. W najnowszej wersji narzędzia możemy użyć dodatkowej opcji, która pokoloruje odpowiedzi według podanego przez nas schematu. My użyjemy czerwonego koloru wszędzie tam, gdzie w odpowiedzi znajduje się ciąg, przepraszamy, nie posiadasz uprawnień do tej strony. Wtedy od razu, jak na dłoni, widać, że dane żądanie nie jest dla nas interesujące. Całość działa podobnie jak tworzenie reguł. Wybieramy kolor, a następnie, że interesuje nas odpowiedź zmodyfikowanego żądania. I to tyle. Teraz nasza tabelka będzie odpowiednio pokolorowana. Oczywiście to nie jedyny sposób użycia tego narzędzia. Podobnie można go wykorzystać do testowania dostępu dla niezalogowanych użytkowników. Zamiast zamieniać ciasteczka, wystarczy wybrać opcję, która je usunie. Podobało się? Daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!